Rolowanie łydki zaczynamy od ułożenia mniej więcej nogi w połowie, wałka w połowie nogi w połowie łydki. Unosimy się delikatnie na rękach, na nodze drugiej, która jest też wygodnie ustawiona i dość wolnym ruchem pracujemy góra dół. To co istotne, pracujemy do pięty i do wysokości dołu podkolanowego. Nie ma sensu wchodzić na sam dół podkolanowy, czyli bardzo głęboko, ani nie ma też sensu tutaj e, rolować samej pięty. Pracujemy powoli i tak samo jak wcześniej przy okazji stopy i podeszwy, też staramy się zaznaczyć rolowanie całej nogi, czyli mamy boczną część mięśni podłudzia, środkową i przyśrodkową.